Rozdział 23. Czary Doktor Craven od dość dawna już czekał, gdy dzieci wróciły do domu. Zaczynał się już zastanawiać, czy nie byłoby rozsądniej wysłać kogoś dla zbadania, gdzie się znajdują. Gdy kolina wniesiono z powrotem do pokoju, biedny doktor począł mu się bacznie przyglądać. Nie powinieneś był zostawać tak długo w ogrodzie, powiedział. Nie trzeba się przemęczać. Ani trochę nie czuję się zmęczony. Odparł Colin. Doskonale mi to wyjście zrobiło. Jutro wyjdę znów rano i po obiedzie. Nie wiem, czy mogę na to pozwolić, rzekł znów doktor Craven. Lękam się, że będzie to bardzo nierozsądne. Byłoby bardzo nierozsądne chcieć mnie zatrzymać w domu, powiedział Colin zupełnie poważnie. Tak czy owak, pójdę. Nawet Mary zauważyła, że jedną z głównych właściwości kolina było to, że zupełnie sprawy sobie nie zdawał, jak głupi i nie na miejscu był ten jego ton rozkazujący względem otoczenia. Żył dotąd jakby na wyspie odludnej, a ponieważ na niej panował niepodzielnie, przeto wyrobił sobie własny sposób postępowania, nie mając się zresztą z kim porównać. Mary była ogromnie do niego postępowaniem swym podobna, a odkąd przybyła do Mistletwaite, poczęła stopniowo przekonywać się, że maniery jej nie są wcale podobne do ogólnie w świecie przyjętych. Zrobiwszy owo spostrzeżenie, uznała je za dość ważne, by ją znajmić Colinowi. Skoro zatem doktor Craven wyszedł, usiadła i poczęła się chłopcu przyglądać. Chciała, żeby się spytał, dlaczego na niego patrzy i dopięła celu. Dlaczego tak na mnie patrzysz? spytał. Bo sobie tak myślę, że jednak mnie bardzo żal, doktora Krayvena. Mnie również żal, spokojnie, lecz z widocznym zadowoleniem odparł Colin. Teraz, jak będę żył, musi biedak skwitować z odziedziczenia Misselthwaite. No tak, dlatego też mi go żal, odparła Mary. Ale teraz to myślałam sobie, że to dla niego musiało być okropnie męczące być przez dziesięć lat uprzejmym dla chłopca, który był zawsze grubiański. Ja bym nigdy nie potrafiła tego dokazać. Uważasz? – Że jestem grubiański? – zapytał Colin, zupełnie niewzruszony. – Gdybyś był jego synem, a on takim tatusiem, co to lubi bić – odparła – to by cię porządnie trzepał. – Ależ mu nie było wolno – rzekł Colin. – Nie, nie było mu wolno – odpowiedziała Mary, rozpatrując tę sprawę bez uprzedzeń. – Nikomu nie było wolno robić tego, czegoś nie chciał, bo niby miałeś umierać i inne jeszcze głupstwa. Takiś był biedny. – Ale teraz wcale nie będę biedny – Oświadczył Colin z uporem. I nie chcę, by ludzie tak o mnie myśleli. Przecież dziś po południu stałem na własnych nogach. I to ta własna wola we wszystkim zrobiła z ciebie takie dziwadło, ciągnęła Mary głośno myśląc. Colin odwrócił się, brwi zmarszczył. Uważasz, żem dziwadło? spytał. Tak, rzekła Mary. Straszne. Ale nie powinieneś się gniewać, dodała spokojnie, bo wszakże i ja jestem dziwadło i Ben Waderstaff. Ale nie jestem już nim tak, jak byłam, zanim zaczęłam lubić ludzi i zanim odkryłam ogród. Nie chcę być dziwakiem, rzekł Colin. I nie będę. dodał, marszcząc czoło z silnym postanowieniem. Był to chłopiec bardzo dumny. Chwilkę leżał cicho, myśląc, po czym Mary dostrzegła cudny uśmiech, zwolna rozjaśniający się i przemieniający mu zupełnie twarzyczkę. Przestanę być dziwakiem, jeśli co dzień chodzić pocznę do ogrodu. Mówił, tam są czary, wiesz, takie dobre czary. Pewien jestem, że są. Ja także pewna jestem, odparła Mary. Jeśli to nawet nie są prawdziwe czary, to może nam się zdawać, że są. W każdym razie coś tam jest. Jest coś. Są czary, odrzekła Mary, ale nie czarne, tylko białe, jak śnieg. Nazywali to zawsze czarami i istotnie czarami zdawać się mogły miesiące następne. Owe zadziwiająco cudne, promienne, pogodne miesiące. Mój Boże, ileż to rzeczy cudnych w ogrodzie tam się zdarzyło. Jeśliście nigdy ogrodu nie posiadali, to zrozumieć nie zdołacie. Jeśliście zaśmieli ogród, to zrozumiecie, że potrzeba by było grubym tomem objąć to wszystko, co się tam działo. Najpierw zdawało się, że nie będzie końca kiełkowaniu i ukazywaniu się coraz to nowych roślinek w ziemi, w trawie, w klombach, a nawet w zagłębieniach muru. Potem owe zielone roślinki poczęły okrywać się pączkami, pączki poczęły się rozwijać i ukazywać kolory, wszystkie odcienie błękitu, wszystkie odcienie purpury, karmazynu, złota i fioletu. W owych dniach szczęśliwych sadzono troskliwie kwiaty w każdy kątek, każde miejsce wolne. Ben staw przyglądał się, a sam z pomiędzy cegieł w murze wydrapywał wapno i robił zagłębienia ziemią wypełnione, w które sadził cudne pnącze kwitnące. I rysy, i lilie białe, snopami można było zbierać, zaś zielone altany barwinku napełniły się całą armią białych, niebieskich, złotych ostróżek, dzwonków, mieczyków. Jak je też pani kochała. Mówił Ben Weatherstaff. Lubiła wszystko, co ku niebu spoglądało i ziemię pani kochała. Owszem, kochała, ale mówiła, że to niebo błękitne takie się zdaje zawsze radosne. Nasianka posiane przez Dicka i Mary rosły, jakby różdżką czarodziejską dotknięte. Jedwabiste maki wszystkich kolorów pochylały się setkami przy powiewie wiatru. Kwiaty, które od lat już rosły w tym ogrodzie i niejako dziwić się zdawały, skąd się wzięli ci nowi ich opiekunowie. A róże, róże, z dnia na dzień, z godziny na godzinę ożywiały się, wyrastały strawy, owijały się około pni, zwieszały z gałęzi drzew, pieły po murach i rozsypywały po nich kaskadę girland. Jasne, świeże listki i pączki, pączki drobne na razie, lecz zwolna coraz większe, pokąd nie rozwinęły się w kielichy pełne woni, która przelewając się przez brzegi napełniała sobą ogród cały, przesycała powietrze. Kolin obserwował wszystko, przyglądając się każdej zaszłej zmianie. Co rano przywozili go tutaj i o ile nie padało, spędzał w ogrodzie dnie całe. Lubił nawet dnie pochmurne. Pragnął leżeć na trawie i przyglądać się, jak wszystko rośnie, mawiał. Dodawał przy tym, że jak się umie bacznie przyglądać, to dostrzec można, jak się pączki rozwijają. Można było również zaznajomić się z całym świadkiem pracowitych owadów, biegających tu i tam, po różnych nieznanych ścieżkach, noszących często małe źdźbła trawy, pierza lub pożywienia, lub wdrapujących się na trawy, jakby to były drzewa. Skąd wzrokiem objąć można co się dzieje w okolicy? Pewnego razu cały ranek zajęła Kolinowi obserwacja kreta, budującego sobie na końcu ganku swego podziemnego szaniec uzbrojonymi w długie pazurki łapkami, tak podobnymi do rąk elfów. Obyczaje mrówek, chrząszczy pszczół, żab, ptaków, roślin dawały mu do badania świat całkiem nowy a gdy Dick odkrył mu i dodał obyczaje lisów, wydr, łasic, wiewiórek, pstrągów, szczurów wodnych, borsuków, nie było końca tematom do rozmów i rozmyślań. A to jeszcze ani połowa czarów nie była. Uf fakt, że istotnie stanął na własnych nogach, dał Kolinowi pole do strasznego napięcia umysłu, a gdy Mary wyjawiła mu, jak go zażegnywała, jak czary nań również rzucała, Podniecił się i bardzo ją pochwalił, wciąż o tym mówił. naturalnie, że w świecie musi być mnóstwo czarów, rzekł z powagą dnia jednego, ale ludzie nie wiedzą, jak one wyglądają i jak je czynić. Być może, iż trzeba zacząć od tego, by wmawiać, że stanie się coś dobrego, dopóki się to naprawdę nie stanie. Muszę spróbować i robić doświadczenia. Dnia następnego, gdy poszli do tajemniczego ogrodu, posłał natychmiast po Bena Wederstafa. Stary ogrodnik przyszedł jak mógł najprędzej i ujrzał Radże, stojącego pod drzewem i wyglądającego ślicznie, z uśmiechem na ustach. – Dzień dobry, Benie wederstaff powiedział. – Chciałbym, żebyście z panną Mary i Dickiem wszyscy stanęli tu rzędem, bowiem chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. – Wedle rozkazu, ser – odrzekł Ben, dotykając czoła. – Jedną z długo ukrywanych zalet Bena Weatherstaffa było to, iż jako chłopiec służył kiedyś na okręcie i odbywał podróże. Umiał więc odpowiadać jak żeglarze. Chciałbym popróbować naukowego doświadczenia, tłumaczył tymczasem Radża. Gdy dorosnę, będę robił wielkie naukowe odkrycia. Teraz zaś rozpocznę tym doświadczeniem. Wedle rozkazu, ser. Spiesznie rzekł Ben Weatherstaff, choć dopiero pierwszy raz w życiu słyszał o doświadczeniach naukowych. Mary również słyszała o nich po raz pierwszy, niemniej jednak poczynała nabierać pewności, że choć Colin był dziwak, to jednak czytał on wiele książek i był chłopcem umiejącym przekonywać. Gdy podniósł głowę i utkwił w kogo swe dziwne, wielkie oczy, na ten miało się uczucie, że czy się chce, czy nie chce, wierzyć mu trzeba, jakkolwiek miał dopiero lat dziesięć, na jedenasty. W tej zaś chwili był bardziej przekonywujący niż kiedykolwiek, bowiem nagle uczuł się przejęty tym, że ma wygłosić mowę jak dorosły człowiek. Owe wielkie naukowe odkrycia, które przedsięwezmę, mówił, tyczyć się będą czarów. Czary to potężna rzecz i mało kto o nich coś wie z wyjątkiem kilku ludzi w starych książkach i Mary, która wie to i owo, ponieważ urodziła się w Indiach, gdzie są fakirzy. Myślę, że Dick zna czary. Choć może nie wie o tym, że je zna. Czaruje zwierzęta i ludzi. Nie byłby mu nigdy pozwolił przyjść do siebie i spojrzeć na się, gdyby nie był czarodziejem zwierząt, co znaczy czarodziejem chłopców, bo chłopiec to zwierzątko. Jestem przekonany, że czary są we wszystkim, tylko ludzie nie mają dość zmysłu, żeby je pochwycić i zmusić do wykonywania różnych rzeczy dla nas, jak to czyni elektryczność, konie i para. Brzmiało to tak imponująco, że Ben Weatherstaff był bardzo wzruszony i nie umiał panować nad sobą. Wedle rozkazu, ser, przemówił i prostował się coraz więcej. Gdy Mary odnalazła ten ogród, był on całkiem martwy, ciągnął dalej mówca. Potem coś zaczęło rośliny z gruntu wypychać i czynić coś z niczego. Jednego dnia nie było nic, zaś na zajutrz już coś było. Przedtem nie obserwowałem niczego i zaciekawiłem się. Ludzie nauki są zawsze ciekawi, a ja będę człowiekiem nauki. Ciągle sobie mówiłem: co to jest? Co to jest? To jest coś? Nie może być nic. Nie wiem jak się to coś nazywa, więc nazywam to czarami. Nie widziałem nigdy wschodu słońca, lecz widziała go Mary i Dick, a z tego co mi opowiadali, pewny jestem, że to też czary. Coś pchaje i ciągnie. Czasami, odkąd przychodzę do ogrodu, spoglądałem przez gałęzie w niebo i miałem dziwne uczucie szczęścia, jakby w piersiach coś mnie pchało, siłę dawało i kazało prędzej oddychać. Czary zawsze pchają, ciągną i czynią coś z niczego. Wszystko powstaje z czarów listki i drzewa, kwiaty i ptaki, borsuki i lisy, i wiewiórki i ludzie. Zatem ta siła musi znajdować się wokół nas. I w tym ogrodzie, i na każdym miejscu. Czary w tym ogrodzie sprawiły, żem stanął, i sprawią to, że będę żył i wyrosnę na człowieka. A teraz chcę zrobić doświadczenie naukowe. Chcę popróbować zmusić te czary do wstąpienia we mnie, do dodania mi sił, do uczynienia mnie silnym. Nie wiem, jak się do tego zabrać, ale przypuszczam, że jeśli bez ustanku będę o nich myślał i przywoływał je, to może przyjdą do mnie. Może to pierwszy dziecinny sposób przywoływania ich. Kiedym w ten czas pierwszy raz chciał spróbować stanąć, Mary wciąż do siebie mówiła, jak tylko mogła najprędzej, możesz stanąć, możesz stanąć. I stanąłem. Sam wprawdzie w tej samej chwili chciałem popróbować moich sił, lecz jej czary mi pomogły. I Dicka także. Teraz, każdego wieczoru i rana, każdego, w każdej chwili dnia, jak tylko sobie przypomnę, będę wołał, czary są we mnie, czary mnie uzdrawiają, będę tak silny jak Dick. Będę tak silny jak Dick. I wy wszyscy musicie robić to samo. Oto moje doświadczenie. Czy pomożecie nam, Benie Weatherstaff? Do usług, ser, rzekł Ben Weatherstaff. Do usług. Jeśli codziennie, wytrwale robić to będziemy, tak regularnie jak żołnierze swoje ćwiczenia, na ten czas zobaczymy, co się stanie i przekonamy się, czy doświadczenie się udało. Wszystkiego uczymy się przecież w ten sposób, że powtarzamy. Powtarzamy, dopóki sobie dobrze w pamięć nie wbijemy i myślę, że to samo będzie z czarami. Jeśli je wciąż przywoływać do siebie będziemy na pomoc, to w końcu staną się one cząstką nas i dawać nam będą możliwość wykonywania wielu rzeczy. Razu jednego słyszałam w Indiach, jak pewien oficer opowiadał Mamusi, że fakirzy po tysiąc razy powtarzają te same wyrazy wtrąciła Mary. Ja też słyszałem, jak żona Jemma Fettleworth powtarzała tysiące razy to samo, nazywając go obrzydliwym pijaczyną, dodał cierpko Ben Weatherstaff. Zawsze tam ci coś z tego wyniknąć musi, więc też żonę wytłukł na kwaśne jabłko, a sam poszedł pod niebieskiego lwa i spił się jak jaki lord. Colin brwi zmarszczył i kilka chwil rozmyślał. Potem uśmiechnął się i rzekł. Zatem widzicie, że coś z tego wyniknąć musi tylko ta kobieta źle używała czarów także ją mąż ostatecznie wybił gdyby była użyła czarów dobrych i powtarzała mu coś ładnego to może nie byłby się upił jak Lord a może natomiast byłby jej kupił nowy czepek Ben Weatherstaff roześmiał się a w małych jego oczach malowało się uwielbienie z panicza zarówno rozumny chłopiec jak i prosty i ze zdrowymi nogami, powiedział jak na przyszły raz zobaczę Bessie to jej napomknę coś o tym, co czary mogą dla niej uczynić. Byłaby okropnie kontenta, żeby te doświadczone nauki dobrze im zrobiły. Dick stał przysłuchując się mowie Kolina, a oczy błyszczały mu z podziwu i radości. Orzeszek i łupinka siedziały mu na ramieniu, na ręku zaś piastował białego królika z długimi uszami i głaskał go, głaskał podczas gdy królik uszy kładł po sobie i przeciągał się zadowolony. Czy sądzisz, że doświadczenie się uda? Zapytał go Colin, chcąc wiedzieć, co Dick o tym myśli. Nieraz radby był wiedzieć, co myśli, gdy patrzał na niego lub na swoje stworzonka z tym swoim uśmiechem promiennym. Teraz też się uśmiechnął, a uśmiech jego był jaśniejszy jeszcze niż zwykle. Ojoj, naturalnie, że się uda, odpowiedział. Czary będą działać tak samo jak nasionka, kiedy je słońce ogrzewa. Działać będą na pewno. Czy mamy zaraz zacząć? Colin był rozpromieniony, Mary również. Pod wpływem wspomnień fakirów i derwiszów z ilustrowanych książek, Colin poddał myśl, by wszyscy zasiedli po turecku pod drzewem, tworzącym nad nimi baldachim. Tak będzie, jakbyśmy zasiedli w jakiejś niby świątyni, rzekł Colin. Jestem trochę zmęczony i chciałbym usiąść. No no, paniczu, rzekł Dick. Nie trzeba zaczynać od mówienia, że się jest zmęczonym, bo czary uciekną. Kolin odwrócił się i spojrzał w jego niewinne, okrągłe oczy. Tak, to prawda, wyrzekł z namysłem, muszę wciąż o czarach pamiętać. Gdy zasiedli kołem pod drzewem, wyglądali doprawdy tajemniczo i uroczyście. Ben Weatherstaff miał uczucie, że go gwałtem wprowadzili na zgromadzenie pobożnych, na modlitwę. Zwykle z przekonania był przeciwnym należeniu do takich zgromadzeń, ale ponieważ tym razem była to sprawa młodego radży, zatem nie oponował. I co więcej, pochlebiało mu to niejako, że go do współudziału zawezwano. Mary była w uroczystej ekstazie. Dick trzymał królika na ręku i może dawał jakieś znaki czarodziejskie, których nikt nie dostrzegł, bowiem gdy usiadł po turecku, jak inni, kawka, lisek, wiewiórki i jagnie poczęły się zwolna przybliżać i wchodzić do koła. Zajmując każde z osobna miejsce wedle własnego wyboru. Stworzenia przyszły, rzekł Colin poważnie. Chcą nam pomóc. Mary zauważyła, że Colin naprawdę wyglądał prześlicznie. Głowę miał podniesioną dumnie, jakby się czuł rodzajem kapłana, a dziwne jego oczy miały w sobie jakieś blaski tajemnicze. Promienie słoneczne padały na niego poprzez konary drzew. Teraz zaczynamy, powiedział. Mary. Czy będziemy się kiwać w tył i naprzód, jakbyśmy byli derwiszami? Ja się nie mogę kiwać na wszystkie strony, bo mi reumatyzm wlazł w kości, rzekł Ben Weatherstaff. Czary was wyleczą, rzekł Tonem wielkiego kapłana, ale nie będziemy się kiwali, dopóki nie będzie wam dobrze. Tymczasem będziemy śpiewali. Ja tam nie umiem śpiewać, rzekł Ben Weatherstaff trochę zły. Jedyny raz, co on próbował śpiewać w kościele, to mnie z chóru wyrzucili. Nikt się nie roześmiał, wszyscy za nadto byli poważnie nastrojeni. Na twarzyczce kolina nawet najlżejszy cień się nie pojawił, myślał tylko o czarach. Więc sam będę śpiewał, powiedział i począł nucić, wyglądając nie jak chłopiec z krwi i kości, lecz jak widmo. Słońce cudne, słońce wiosenne świeci, to są czary. Rozkwitają kwiaty, rozchylają się kielichy róż, korzonki ich w ziemi pracują. To czary. Żyć to czary, być silnym czary. Czary są we mnie. We mnie ze mną są czary, są ze mną są we mnie. Są one w nas wszystkich. Czary są w plecach i chorych kościach Benałederstaw. Czary, czary, przybądźcie. Pomóżcie. Powtarzał to wiele, wiele razy. Nie tysiąc, ale bardzo wiele razy. Mary słuchała jak zahipnotyzowana. Wydało jej się to równocześnie dziwne i cudne i byłaby chciała, by to bez końca powtarzał. Bena Weatherstaff poczęła ogarniać dziwna, słodka senność. Brzęczenie pszczół wśród kwiecia mieszało się z monotonią dziecinnego głosiku i usposabiało do snu. Dick siedział z uśpionym królikiem na łonie, a jedną rękę oparł na grzbiecie jagniątka. Sadza odepchnęła wiewiórkę i przytuliła się do jego ramienia. Szare powieki opadały jej na senne oczy. Na koniec Colin ucichł. Teraz obejdę ogród dokoła, oświadczył po chwili. Ben Benweder stawkiwał się w najlepsze i obudził się nagle. Spaliście, rzekł Colin. – a nim się śniło! Mamrotał Ben. Kazanie było wcale dobre, ale muszę wyjść przed ofiarą. Nie obudził się jeszcze na dobre. Przecież nie jesteście w kościele, rzekł Colin. Ja w kościele? Nie, rzekł Ben prostując się. Kto mówił, że jestem w kościele? Wszystko słyszał. Panicz mówił, że czary są w moich krzyżach. Doktor to nazywa reumatyzmem. Radza skinął ręką. To były niedobre czary, rzekł do Bena. Będzie wam lepiej, a teraz pozwalam wam odejść do waszego zajęcia, lecz wróćcie tu jutro. Chciałbym widzieć jeszcze, jak panicz obchodzić będzie ogród, mruczał stary. Nie mruczał ze złości, ale mruczał. W istocie zaś, będąc starym, zatwardziałym uparciuchem i nie wierząc zbytnio w owe czary, postanowił sobie, o ile by go stąd wyrzucili, wejść na drabinę i patrzeć przez mur, tak, by w razie gdyby się Colin przewrócił, mógł się prędko cofnąć. Radza jednak zgodził się na to, by pozostał i procesja ruszyła z miejsca. Wyglądali doprawdy jak procesja. Colin szedł na czele z dikiem i mery po obu stronach. W tyle kroczył Ben Weatherstaff. Za nim stworzenia, Jagnie i lisek bliskodika, sadza zaś z powagą osoby czującej swą godność. Była to procesja posuwająca się naprzód wolno, Lecz z godnością. Co kilkanaście kroków przystawali, by odpocząć. Colin wspierał się na ramieniu Dika, ben zaś w cichości ducha pilnie baczyłby mu się, co nie stało. Lecz chłopczyk co pewien czas zdejmował rękę z ramienia swego przewodnika i szedł kilka kroków o własnych siłach. Cały czas głowę miał podniesioną i wydawał się bardzo wysoki. Czary są we mnie, wciąż powtarzał. Czary mi dają siłę, czuję je w sobie, czuję. Zdawać by się mogło rzeczywiście, że coś go podnosiło, podtrzymywało. Przysiadał na ławeczkach w altanach, kilka razy odpoczywał na trawie, kilka zaś razy zatrzymywał się jeno na ścieżkach i wspierał na diku, lecz nie chciał ustąpić, póki nie obszedł do koła ogrodu. Gdy pod baldachim swój powrócił, twarz miał zaróżowioną, minę triumfującą. Dopiąłem swego, czary działały. – wołał radośnie. – To moje pierwsze naukowe odkrycie. – Co doktor Craven na to powie? – rzekła uszczęśliwiona Mary. – Nic nie powie – odparł Colin, bo nic mówić nie trzeba. To będzie największą tajemnicą z tego wszystkiego. Nikt nic nie będzie wiedział, dopóki o tyle się nie wzmocnię, że będę mógł chodzić i biegać. Co dzień w moim fotelu mnie będziecie przywozić i odwozić. Nie chcę, żeby sobie szeptano i dopytywano się. I nie chcę, by ojciec wiedział cośkolwiek, zanim doświadczenie zupełnie się nie uda. Potem za to, kiedy wróci do Misseldwaite, wejdę nagle do jego pokoju i powiem oto jestem tatusiu, jestem taki jak wszyscy chłopcy, jestem zupełnie zdrów i wyrosnę na dzielnego człowieka, a stało się to przez doświadczenie naukowe. Twój tatuś pomyśli, że to sen, zawołała Mary. Oczom swoim nie będzie chciał wierzyć. Colin uśmiechnął się triumfująco. Nakazał sobie uwierzyć, że będzie zdrów, co rzeczywiście było już połową wygranej. Podtrzymywała go zaś więcej niż wszystko myśl o ojcu, co powie, jaką minę zrobi, gdy dowie się, że ma syna zdrowego i prostego jak synowie innych tatusiów. Jednym z najstraszniejszych utrapień jego za owych smutnych, beznadziejnych dni przeszłych była jego bezsilna nienawiść do swego chorobliwego stanu, który mu miłość ojca zabierał. Wtedy tatuś będzie musiał uwierzyć, powiedział, jak czary już swoje zrobią, i będę zdrów. Bo jednym z pierwszych ćwiczeń, zanim się wezmę do odkryć naukowych, będzie atletyka. Za tydzień, dwa to się panicz weźmie do boksowania, rzekł Ben Weatherstaff. Skończy panicz na tym, że w atletyce zdobywać będzie pierwsze nagrody w Anglii. Colin spojrzał na niego surowo. Weatherstaff, zawołał, to braku szanowania. Nie wolno wam się poufalić, dlatego tylko, że dopuszczeni jesteście do tajemnicy. Choćby czary największą mi dawały siłę, nie będę zawodowym atletą. Będę badaczem naukowym. Przepraszam, bardzo przepraszam, ser. Odparł Ben, dotykając czoła w ukłonie. Powinienem był wiedzieć, że z tego żartować nie wolno. Lecz niemniej wesoło mrugał małymi oczkami i ubawiony był serdecznie. Chętnie zniósł i to na tarcie uszu, byle jego panicz miał siły ciała, umysłu i serca. Rozdział 24. Niech się śmieją. Tajemniczy ogród nie był jedynym, w którym pracował Dick. Wokoło domku na wrzosowisku znajdował się kawałek gruntu otoczony niskim wałem ze zwykłych kamieni polnych. Wczesnym rankiem i po słońca zachodzie i każdego dnia, gdy dla Mary i kolina bywał niewidoczny, Dick pracował w tym ogródku, sadząc dla swej matki kartofle, kapustę, rzepę, marchew i wszelką włoszczyznę. Dokazywał tam wprost cudów wraz ze swymi stworzonkami, a nigdy zdawało się nie bywał zmęczony. W czasie kopania lub pielenia pogwizdywał wesoło albo śpiewał piosenki ludowe, często rozmawiał z sadzą i kapitanem, a niekiedy ze swym rodzeństwem, które nauczył pomagać sobie. Nigdy nam się tak dobrze nie działo jak teraz. Mówiła pani Sowerby, a to tylko dzięki ogródkowi Dika. Jemu wszystko lepiej rośnie. Jego kartofle i kapusta są dwa razy większe niż u innych, a zapach taki mają, aż ślina do ust idzie. Gdy tylko miała wolną chwilkę, lubiła pójść z nim pogawędzić. Po kolacji bywała jeszcze długa, szara godzina do pracy i to stanowiło jej wypoczynek. Siadywała wtedy na niskim wale z kamieni, przyglądała się i słuchała opowiadania z całego dnia. Lubiła te chwile. W ogródku ich były nie tylko warzywa. Dick kupował paczuszki nasion kwiatów i posiał pomiędzy krzakami agrestu, a nawet między kapustą i na rabatach śliczne, cudnie pachnące kwiatuszki, jak rezedę, goździki, bratki i te roślinki, których nasiona mógł zbierać, lub te, których korzenie co roku na wiosnę nowe wypuszczały kiełki. Niski wał kamienny był jedną z ładniejszych rzeczy w Yorkshire, ponieważ Dick w każdym zagłębieniu między kamieniami posadził na paprocie, rzeżuchę, które rozrosły się ślicznie i tylko tu i ówdzie odsłaniały surowy kamień. Niech tylko każdy robi tak, żeby im było dobrze, żeby mogły rosnąć, mawiał, a i te kwiatki będą z nim w przyjaźni na pewno. One tak samo jak zwierzątka, jak im się chce pić, trzeba je napoić, jak są głodne, trzeba je odżywić. One tak samo pragną żyć jak my. Gdyby mi powiędły, to czułbym, żem był zły i bez serca dla nich. O takiej to szarej godzinie wysłuchiwała pani Sowerby opowieści o tym, co się działo w Misselthwaite Manor. Najpierw dowiedziała się tylko, że panicz nabrał ochoty wyjść do ogrodu z panną Mary i że to dobrze wpływało na jego zdrowie. Lecz wkrótce potem postanowiły dzieci dopuścić do tajemnicy matkę Dika. Nie wątpili ani na chwilę, że tej można zaufać na pewno. Więc też pewnego, cichego, wiosennego wieczoru Diko powiedział jej całą historię z wszystkimi sensacyjnymi szczegółami o pogrzebanym kluczu i gilu i o szarej mgle, która zdawała się martwotą i o tajemnicy, której panna Mary nie chciała nikomu powierzyć. Opowiadał o tym, jak przyszedł, w jaki sposób mu opowiedziała o ogrodzie, wątpliwości co do panicza kolina. I ostatecznie całą historię wprowadzenia go do ukrytego państwa w związku z wypadkiem z Benem. Weatherstaff. Jego oburzona twarz, zaglądająca przez mur, i nagle rozbudzona siła panicza, wszystko to kilka razy wywołało na przemian rumieńce lub bladość na śliczną twarz pani Sowerby. Jak Boga kocham! wołała! Jak to dobrze, że ta mała panienka przyjechała do Misselthwaite! Było to zarówno dobre dla niej, jak zbawienne dla niego! Więc stał na nogach. A my tu wszyscy myśleliśmy, że to biedactwo niespełna rozumu i połamane, i krzywe na wszystkie strony. Zadawała mnóstwo pytań, a niebieskie jej oczy pełne były zamyślenia. Cóż oni tam mówią we dworze, że taki teraz zdrów i wesół i nie narzeka, nie jęczy? Pytała. Oni już sami nie wiedzą, co myśleć odparł Dick. Każdziuchnego dnia inaczej panicz wygląda. Twarz mu się wypełnia i już nie jest taka ostra, a bladość znikła jak kamfora, ale zawsze przecież musi trochę narzekać dodał z bardzo ubawioną miną. Czemuż to na miłosierdzie boskie? pytała pani Sowerby. Dick chytrze się uśmiechnął. Umyślnie tak narzeka, żeby nie odgadli, co się tam dzieje. Gdyby doktor wiedział, że mu dobrze i że może stanąć o własnej sile, to by napisał o tym do jaśnie pana. A panicz znów sam chce te tajemnice ojcu powiedzieć. Będzie teraz czary robił dzień, ze swoimi nogami, dopóki ojciec jego nie wróci. A potem wejdzie do jego pokoju i pokaże, że jest silny i prosty, jak wszyscy chłopcy. Ale i panicz, i panna Mary myślą, że najlepiej będzie trochę pokaprysić, pokrzyczeć, narzekać od czasu do czasu, żeby ludzie nie mogli niczego przewąchać. Pani Sowerby serdecznie i szczerze śmiała się, zanim jeszcze ostatnie zdanie wypowiedział. Oj ci się dopiero dobrze bawią, rzekła. Ręczę za to. Zagrają doskonale komedie, a dzieci niczego tak nie lubią, jak grać komedie. No opowiadaj mi jeszcze o nich, moje dziecko. Dick przestał grabić, przysiadł na piętach i zaczął opowiadać. Oczy miał wesołości i roześmiania pełne. Panicza znosi się w krześle za każdym razem, gdy wychodzi, objaśniał. A on gniewa się na służącego jana, że go nie wiezie dosyć uważnie. Taki się niby robi bezsilny, o ile tylko może, a głowy nigdy nie podnosi. Dopiero jak już sami zupełnie jesteśmy. A piszczy, a narzeka, gdy go w tym fotelu sadowią. I pani, czy panna Mary tak się bawią, a jak on narzeka i skarży się, to panienka mówi, biedny Colin, czy cię tak bardzo boli, mój Boże, takiś strasznie słaby, biedny Colin. Tylko w tym bieda, że się czasem ledwo wstrzymać mogę, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Jak już potem bezpiecznie jesteśmy w ogrodzie, to się aż duszę ze śmiechu. Nieraz muszą głowy chować w poduszki panicza, żeby ich ogrodnicy nie usłyszeli, jeżeli przypadkiem są w ogrodzie. Im więcej się śmieją, – Tym lepiej dla nich – rzekła pani Sowerby, sama się śmiejąc. – Zdrowy śmiech jest dla dziecka zdrowszy niż branie pigułek i leków codzień. Tych dwoje to na pewno wyzdrowieje i utyje. – Oni już przytyli – rzekł Dick. – Tacy są głodni ciągle, że nie wiedzą, jakby zrobić, żeby dostać więcej jeść, a żeby się nikt nie domyślił. – Panicz mówi, że jak pośle po więcej jedzenia, to wcale już wierzyć nie będą chcieli, że jest kaleką. – Panna Mary znów mówi, że paniczowi odda swoją część, ale on powiada, że jak panienka będzie głodna, to schudnie, a oni muszą utyć oboje równocześnie. Pani Sowerby tak serdecznie się śmiała, słysząc o tych trudnościach, że tylko kiwała się naprzód i w tył w swej modrej sukni, a Dick jej wturował. Powiem ci coś, synku, rzekła pani Sowerby, gdy się uspokoiła. Mam już sposób, jakby mu pomóc. Gdy rano do nich pójdziesz, to im zaniesiesz koneweczkę świeżego, dobrego mleka i upiekę im chleba wiejskiego albo bułeczek z porzeczkami, takich jak to wy lubicie. Nic nie jest takie dobre jak świeże mleko i chleb. Potem zaspokoić będą mogli swój apetyt w ogrodzie, a to, co zjedzą w domu, to już będzie takim dodatkiem. Oj, Matuś, mówił Dick z uwielbieniem, dziw jakaś ty mądra. Zawsze Matusia radę na wszystko wynajdzie. Wczoraj to byli w wielkim ambarasie. Nie wiedzieli zupełnie co zrobić, jak wytrzymać, żeby nie zażądać więcej jedzenia. Takie mieli pustki w żołądku. Oboje prędko rosną i oboje prędko wracają do siły i zdrowia. Takie dzieci to jak młode wilczki, a pożywienie to dla nich krew i ciało, mówiła pani Sowerbi. Potem uśmiech Dika okrasił jej usta. Oj, ale to się naużywają, dodała. I słuszność miała ta dobra, zacna matka. A nigdy nie miała większej jak wtedy, gdy powiedziała, że chętnie będą grali komedię. Dla Kolina i Mary było to źródłem ekscytującej rozrywki. Myśl uchronienia się przed podejrzeniami poddała im bezwiednie najpierw zdumiona pielęgniarka, później doktor Craven. Apetyt się ogromnie paniczowi poprawił, rzekła dnia pewnego. Dawniej nic panicz nie jadał i nie lubił potraw. Teraz wszystkie lubię, odparł Colin. Potem zaś widząc pielęgniarkę przyglądającą mu się z ciekawością, przypomniał sobie nagle, że może nie powinien wyglądać na zbyt zdrowego. Yy, w każdym razie rzadziej bywa, że mi coś nie smakuje. To skutek świeżego powietrza. Być może, powtórzyła pielęgniarka nieufnie, ale muszę pomówić o tym z doktorem Cravenem. Jak ona na ciebie patrzyła, rzekła Mary, gdy tamta wyszła z pokoju, jakby myślała sobie, że jest w tym coś, co należy zbadać. Nie chcę by robiła jakieś dochodzenia, rzekł Colin. Jeszcze nikt się niczego nie może domyślać. Gdy tego rana przybył doktor Craven, wydawał się również ogromnie zdziwiony. Ku niezadowoleniu Colina zadawał mu mnóstwo pytań. Dużo bardzo przebywasz w ogrodzie? badał. Gdzie zwykle chodzisz? Colin przybrał swój zwykły wyraz twarzy zupełnej obojętności na sądy ludzkie. Nie chcę, żeby ktokolwiek bądź wiedział, dokąd się udajemy, odparł. Chodzę tam, gdzie mi się podoba. Wszyscy otrzymali rozkaz, żeby mi w drogę nie wchodzili. Nie chcę, żeby mi się przyglądali, dobrze pan o tym wie. Zdaje się, że cały dzień przebywasz na dworze, ale ci to chyba nie szkodzi, przeciwnie nawet. Pielęgniarka twierdzi, że teraz jadasz więcej niż jadłeś kiedykolwiek. A może, zaczął Colin, natchniony nowym pomysłem, a może to apetyt nienaturalny? Wątpię, bo pożywienie ci służy, rzekł doktor Craven. Nabierać zaczynasz ciała. I celem masz zdrowszą. A może. Może ja puchnę i mam gorączkę, rzekł Colin, przybierając smutną, stroskaną minę. Ludzie skazani na śmierć bywają nieraz różni. Doktor Craven głową potrząsnął, trzymał dłoń Colina, odchylił rękaw i ujął go za ramię. Wcale nie masz gorączki, rzekł zamyślony. A ciało takie jak twoje obecnie oznacza zdrowie. Jeśli się tak utrzymamy, mój chłopcze, to nie ma co myśleć o śmierci. Ojciec twój będzie ogromnie szczęśliwy, gdy usłyszy o tak znacznym polepszeniu. Nie chcę, żeby usłyszał. Wściekle wybuchnął Colin. Potem będzie jeszcze gorzej się martwił, jeśli mi się znów pogorszy, a mnie gorzej będzie już dziś w nocy. Będę miał napad z gorączką, zdaje mi się, że już się zaczyna. Nie chcę, żebyście pisali do tatusia. Nie chcę, nie chcę. Pan mnie irytuje. Choć wie, że mi to szkodzi. Już mi się zaczyna robić gorąco. Nie cierpię, żeby o mnie mówili, żeby o mnie pisali. Tak samo jak znieść, nie mogę, by na mnie patrzano. Cicho, cicho, chłopcze kochany. – uspokajał go doktor Craven. – Nic się pisać nie będzie bez twego pozwolenia. Za nadto wszystko bierzesz do serca. Nie możesz psuć tego, co się dobrego zrobiło. Nie mówił już więcej o liście do pana Cravena, a pielęgniarkę ostrzegł na uboczu, by nawet o możliwości listu nie wspominała. – Chłopcu jest bez porównania lepiej – mówił. – Zmiana na dobre w jego zdrowiu jest wprost anormalna. Lecz… Teraz z własnej nieprzymuszonej woli robi to, do czego nie mogliśmy go zmusić żadną siłą. Jednakże wciąż jeszcze łatwo się podnieca, więc nie trzeba mówić nic, co by go irytowało. Mary i Colin przerazili się nie na żarty i rozmawiali lękliwie. Od tej chwili poczęło się ich granie komedii. Wiesz, zdaje mi się, że będę zmuszony mieć napad. Mówił Colin z żalem. Nie pragnę go mieć, a czuję się teraz zbyt dobrze, by się móc wprowadzać w taki porządny. Kto wie, czy mi się w ogóle uda dostać ataku? Gardło nigdy mi się teraz nie ściska, a rozmyślam tylko o rzeczach ładnych i miłych, nie o straszliwych. Ale jeśli zaczną znów gadać o pisaniu do ojca, to będzie trzeba jednak coś wymyślić. Postanowił sobie mniej jadać, lecz niestety. Wykonanie tego świetnego pomysłu okazało się nader trudne, wobec tego, że budził się co rano z wilczym apetytem. Stół zaś przy sofie zastawiony bywał śniadaniem, składającym się z chleba domowego pieczenia, masła świeżego, ślicznych białych jajek, marmolady i bitej śmietany. Mary jadała z nim razem, a gdy znaleźli się przy stole, zwłaszcza gdy woń gorącej szynki wydobywała się z pod srebrnej pokrywy, wtedy, a wtedy z rozpaczą spoglądali sobie w oczy. Wiesz, zdaje mi się, że dzisiaj to jeszcze wszystko sobie zjemy, mawiał zwykle w końcu kolin. Za to odeślemy do kuchni trochę z drugiego śniadania i cośkolwiek z obiadu. Lecz niestety, nigdy im się to jakoś nie udawało, a do czysta wyjedzone półmiski wywoływały komentarze w kredensie. Życzyłbym sobie bardzo, mawiał też Colin, by plastereczki szynki były trochę grubsze. Taka porcyjka na każdy z nas to stanowczo za mało. Właściwie to dosyć dla kogoś, co ma umrzeć niedługo, odpowiadała Mary, ale nie wystarcza to dla kogoś, kto ma żyć. Czasem to bym pewnie ze trzy takie porcje zjadła, gdy przez okno to cudne powietrze napływa i zapach od wrzosowiska idzie tego rana, gdy Dick po dwugodzinnej wspólnej zabawie poszedł za wielki krzak różany i wyniósł stamtąd dwa blaszane naczynia, z których jedno było napełnione świeżym mlekiem, a w drugim znajdowały się świeże bułeczki z porzeczkami zawinięte w czystą serwetę. Zawinięte tak starannie, że jeszcze były gorące. Było okrzyków radości co niemiara. Jak też poczciwie ze strony pani Sowerby, że o nich pomyślała. Jaka to musi być dobra i żądna kobieta. Jakież te bułeczki były wyborne. A co za mleko znakomite. Czary są w niej, zarówno jak w Diku, mówił Colin, i one nasuwają jej pomysły dobre, jak robić rzeczy ładne. Ona stanowczo czaruje. Powiedz matce Diku, że jesteśmy jej wdzięczni ogromnie wdzięczni. Colin lubił używać wyrażeń jak dorośli, miał w tym pewne upodobanie, a miał je do tego stopnia, że chciał się jeszcze lepiej wyrazić. Powiedz matce, że wzruszeni jesteśmy jej dobrocią i niewymownie wdzięczni. Potem zaś, zapominając o swej powadze, dopadł do baniek i począł opychać się bułeczkami i mleko pił, chciwie, wielkimi łykami, po prostu tak, jakby robił każdy mały, głodny chłopczyk, który się wyhasał do woli i wybiegał na świeżym powietrzu, a był już od dwóch godzin po śniadaniu. To dało początek całemu szeregowi miłych wydarzeń. Przede wszystkim od razu doszli do przekonania, że pani Sowerby, zmuszona myśleć co dzień o nakarmieniu czternastu istot, nie może żywić jeszcze ich dwoje bez uszczerbku dla siebie. Poprosili ją zatem, by na ten cel pozwoliła sobie przysyłać ich zaoszczędzone szylingi. Dick uczynił nadzwyczajne odkrycie, a mianowicie, że w lesie, tam gdzie Gomery po raz pierwszy ujrzała przygrywającego zwierzątkom na fujarce, znajdowała się głęboka, a niewielka jama, z której mogliby zrobić doskonały piecyk. I piec, kartofle i jaja. Pieczone jaja były nieznanym, a wykwintnym przysmakiem, zaś pieczone, ogromnie gorące kartofle z solą i świeżym masłem były potrawą godną króla lasów. Poza tym można się było znakomicie nimi najeść. Mogli sobie nakupić jaj i kartofli, ile dusza raczyła, i najeść się za wszystkie czasy, a nie mieli uczucia, że krzywdzą kogokolwiek w domku na wrzosowisku. Każdego pogodnego ranka mistyczne zgromadzenie odprawiało czary pod drzewem śliwkowym, którego baldachim coraz gęstniał wobec rozrastających się listków po krótkich dniach kwitnienia. Po ceremonii, Kolin zaczynał swe ćwiczenia chodzenia, potem zaś w ciągu dnia przedsiębrał je po kilkakroć. Co dnia nabierał więcej sił, co dzień z większą łatwością mógł chodzić i coraz dalej. I co dnia wzmagała się jego wiara w czary i nic w tym dziwnego. Próbował jednego ćwiczenia po drugim, w miarę jak mu przybywało sił, Dick zaś coraz nowych uczył go rzeczy. Wczoraj, mówił pewnego rana po dniu nieobecności, poszedłem do Twight z interesem matki i koło oberży pod niebieską krową widziałem Boba Howard. To najsilniejszy człowiek z naszej okolicy. Jest pierwszym atletą, a skacze wyżej niż ktokolwiek bądź i rzucać umie najlepiej młotem. Jednego roku to na różne ćwiczenia sportowe poszedł do Szkocji. Mnie znał, jakem jeszcze był całkiem mały, a że jest przyjacielski, więc go zapytałem o kilka rzeczy. Nazywają go tu wszyscy atletą, a ja sobie pomyślałem o was paniczu, i mówię mu, jak ty robisz, Bob, że masz takie silne i twarde muskuły. Czy robisz jakie specjalne ćwiczenia? A on mówi. A no naturalnie chłopcze żem robił. Był tu raz w tłajt i taki jeden siłacz, co sztuki pokazywał, i on mnie nauczył, jak wyrabiać sobie ręce, nogi i muskuły w całym ciele. A ja mówię, czy delikatny chłopiec mógłby się też wzmocnić? A on się roześmiał i mówi, Czy to ty niby masz być ten delikatny chłopiec? A ja mówię, nie, ale znam jednego młodego panicza, który przychodzić zaczyna do zdrowia po długiej chorobie. I chciałbym znać twoje sposoby, żeby i jego nauczyć. Nie mówiłem mu nazwiska, a on się też nie pytał. Mówiłem już, że to poczciwy chłopak. Wstał, pokazał mi niektóre ćwiczenia, a ja je powtarzałem, ażem się ich na pamięć nauczył. Colin pochłaniał każde słowo. I możesz mi pokazać? wołał, czy byłbyś taki dobry? No, ma się rozumieć, odparł Dick, powstając z miejsca. Ale on mówił, że najpierw trzeba wolno robić i uważać na siebie, żeby się nie zmęczyć. Trzeba niekiedy wypoczywać i głęboko oddychać i nie męczyć się. Będę ostrożny, rzekł Colin. Tylko mi pokaż, pokaż, diku. Jesteś najczarowniejszy chłopiec na świecie. Dick stanął na trawniku i wykonał starannie szereg ćwiczeń muskułów. Kolin przyglądał mu się z rosnącym zajęciem. Siedząc mógł wykonywać niektóre ruchy, potem ostrożnie wykonał kilka stojąc. Mary ich naśladowała. Sadza, przyglądając im się ciekawie, była ogromnie podniecona. Zleciała ze swojej gałęzi, skakała dookoła niestrudzenie, nie mogąc naśladować ruchów dzieci. Od tej pory ćwiczenia owe, zarówno jak czary, stanowiły obowiązek dnia. Colin i Mary wprawiali się coraz bardziej i taki im to dawało apetyt, że byliby zgubieni, gdyby nie koszyk, stawiany co dnia przez dika za krzewami. Tymczasem piecyk w lesie, w połączeniu z poczciwą pamięcią pani Sowerby, tak były wystarczające, że pani Medlock, pielęgniarka i doktor Craven w głowę zachodzili ze zdumienia. Można zaiste nie ruszyć śniadania i zdawać się lekceważyć zupełnie obiad, gdy się jest najedzony, masz po uszy pieczonymi jajami, i kartoflami, i mlekiem świeżym, i plackami owsianymi, i bułkami, i miodem, i bitą śmietaną. Tyle jedzą co nic, mówiła pielęgniarka. Umrą z głodu, jeśli im się nie zdoła wytłumaczyć, że muszą przecież przyjmować trochę pokarmu. A jednak niech pani spojrzy, jak wyglądają. Spojrzyj! zawołała z pogardą najwyższą pani Medlock. Oj, już mnie te bębny na śmierć zamęczyły. Toć to doprawdy para młodych diabłów. Jednego dnia suknie im za ciasne, a drugiego nosem kręcą na najlepsze potrawy, jakie kucharz wymyślić potrafi. Ani na ząb nie spróbowali tej młodej perliczki, takiej wybornej. I biedna gospodyni wynalazła dla nich nowy budyń, to go odesłali nietknięty do kuchni. Aż się biedaczka popłakała boi się okropnie, że na nią wina spadnie, jak się na śmierć zagłodzą. Doktor Craven przyjechał i przyglądał się kolinowi długo i uważnie. Miał twarz bardzo znękaną, gdy pielęgniarka z nim rozmawiała i pokazywała mu nietknięte niemal śniadanie, które umyślnie schowała, by mu je pokazać. Lecz znękany był bardziej jeszcze, gdy usiadł przy kolinie i począł mu się przyglądać. Był zmuszony z powodu interesu wyjechać do Londynu i dwa tygodnie pacjenta swego nie widział. Młodzi nabierają sił bardzo prędko. Woskowa bladość ustąpiła na twarzy kolina miejsca ciepłym tonom różowym. Piękne jego oczy jasno teraz na świat patrzały, a doły w policzkach i na skroniach wypełniły się, śladu po sobie nie zostawiając. Ciężkie, ciemne loki opadające na czoło stały się jedwabiste i jakby życia pełne. Usta mu wypełniały i nabrały koloru zdrowego. Naprawdę trudno było uwierzyć, że to miał być ów inwalida na śmierć skazany. Doktor Craven ujął go pod brodę i przyglądał mu się z uwagą. – Bardzo się martwię, że nic teraz nie jesz – mówił. – To niedobrze. Wszystko, co się dobrego stało, znów pójdzie na marne, a wydobrzałeś w niepojęty sposób. Takiś miał dobry apetyt jeszcze niedawno. – Przecież mówiłem panu, że to apetyt nienaturalny – odparł Kolin. Mary siedziała na krześle obok nich i nagle wydała dźwięk, ogromnie dziwny, który usiłowała tak gwałtownie stłumić… Że dostała czkawki. Co się stało? rzekł doktor Craven, odwracając się ku niej. Mary spoważniała. Było to coś pomiędzy kichnięciem a kaszlem odparła z obrażoną godnością. I to mi się dostało do gardła! Ale, mówiła później do kolina, trudno, nie mogłam się powstrzymać, tak parsknęłam, bo sobie zupełnie nagle przypomniałam, jak zabawnie wyglądałeś z tym ogromnym kartoflem w ustach, jaką miałeś wtedy twarz wypchaną, jak gryzłeś kromkę z szynką. – Czy jest jakakolwiek możliwość, że te dzieci potajemnie gdzie dostają jeść? – pytał doktor Craven panią Medlock. – Żadnej możliwości nie ma, chyba żeby sobie wykopali co lub z drzewek zerwali – odparła pani Medlock. Cały Boży dzień siedzą na dworze, a to tylko we dwoje ciągle. A gdyby chcieli co innego niż to, co dostają, to by im się przecież zaraz dało. Więc dobrze, rzekł doktor Craven. O ile niejedzenie im tak służy, to nie ma się czym trapić. Przecież to inny chłopak teraz. I panienka to samo, odparła pani Medlock. Wszak to całkiem ładne dziecko, odkąd utyła i straciła ten cierpki, niemiły wyraz twarzy. Włosy jej urosły, zgrubiały i taką macerę zdrową. Takie to było ponure i niepoczciwe. A teraz oboje z paniczem śmieją się jak wariaty. Może z tego tak tyją. Może z tego, odparł doktor Craven. Niech się śmieją.